To, że wybrałem 1500, nie było łatwą decyzją. Myślę, szczerze mówiąc, że większe szanse na wywalczenie nawet i złotego medalu miałbym na 800 mimo wszystko w tym momencie. Jednak jestem sportowcem, człowiekiem bardzo ambitnym i potrzeba po prostu wyznaczać sobie nowe cele. Na 800 metrów mam już 5 medali Mistrzostw Europy, także trzeba robić coś innego. Tym bardziej, że głównie zadecydowało przy wyborze to, że chcę łapać doświadczenie, które będzie najcenniejsze właśnie na głównej imprezie, czyli Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. I nawet kosztem właśnie straty medalu, jeśli tak będzie, to wolę to zrobić właśnie w tym momencie, ale uczyć się przynajmniej biegać na imprezach mistrzowskich na tym dystansie. Jeżeli chodzi o sam dzisiejszy bieg, no to wiadomo, troszeczkę zdrowie mnie to kosztowało. 3:40 to nie jest aż tak bardzo wolne bieganie, szczególnie w tych panujących warunkach, które tutaj są. Dzisiaj było ponad 37 stopni w cieniu tutaj. Ciężko bardzo się oddychało, bardzo ciężkie, gęste, ciepłe powietrze, no ale na szczęście no, każdy z moich rywali miał tak samo na to, tak samo to odczuł, także po prostu zrobiłem swoje, bieg bardzo kontrolowany. Ostatnie 200 troszeczkę mocne uderzenie, wygrałem spokojnie pewnie ten bieg. Troszeczkę mnie to kosztowało, ale jeszcze dużo siły zaoszczędziłem. Jeśli ktoś by tam mi zrywał, wychodził gdzieś z bokiem, to spokojnie miałem siły, żeby jeszcze przyspieszyć, także fajnie, zrobiłem swoje, jak najmniejszym kosztem energii weszedłem do finału i jest okej. Okay. Ja myślę, że mimo wszystko te biegi będą troszeczkę wolniejsze, czajone i to tak naprawdę będzie bieg na 800 metrów albo czy na 600, bo to będzie bardzo mocne końcówki. Jeszcze nad tym bardzo nie myślałem, na razie przeszedłem eliminację, co było dla mnie najważniejsze, teraz będę mógł skupić się na finale. Jak to będzie wyglądało, nie wiem, generalnie wiem, że chłopaki będą mieli problem, bo to oni mają się martwić, jak mnie zgubić w czasie biegu, a nie odwrotnie. Także ja sobie poradzę z każdego biegu, czy z wolnego, czy szybkiego, także robię swoje, czekam z niecierpliwością na finał i taki jest cel.